Cześć, tu Magda. Pokażę Wam dzisiaj zakręcone wersje gry Państwa Miasta. Gry, którą świetnie znają i starsi, i młodsi. Jeden już rodzaj tych gier pokazywałam. Zobaczcie koniecznie. Też został wypuszczony przez firmę Eppe. A teraz mam Państwa Miasta zakręconą wersję kultowej gry i Państwa Miasta kieszonkową wersję kultowej gry. Muszę przyznać, że naprawdę jest to bardzo ciekawy pomysł, ta zakręcona wersja na to, żeby mieć różne kategorie i bardzo obiektywnie wybrać literki, na które będziecie odpowiadać. Na czym całość polega? To jest opakowanie, instrukcje tutaj mam z tyłu, wszystko jest mi wyjaśnione, ale myślę, że Wam opowiem i spokojnie to złapiecie. Po pierwsze, notesik, bo mamy cztery rundy i tu będziecie wpisywać swoje odpowiedzi, każdy dostaje taką karteczkę, są też ołówki, więc tutaj notujemy swoje odpowiedzi. Mamy taką, słuchajcie, bajerancką, rotującą się, taki roller z kostkami i tu zarówno jest kategoria, jak widzicie tutaj, tak, ta kategoria może się zmienić w różny sposób, tytuł piosenki, przyprawa lub zioło, imię męskie, sławna osoba i sześć literek, na które trzeba będzie znaleźć wyrazy, więc nie układamy różnych kategorii na jedną literę, tylko mamy jedną kategorię i układamy aż sześć wyrazów właśnie w tej kategorii. Tu mamy właśnie to sześć pól i wpisujemy. Działa to tak, zobaczcie. Kręcę sobie ręką, one się fajnie tutaj obracają, widzicie? Kładę na płaskim. Proszę mi się tu, kategoria mi się troszeczkę... O, teraz jest dobrze, mam kategorię, słuchajcie, film i kilka liter, więc szybciutko biorę swoją karteczkę, piszę sobie pierwsze litery i szybciutko wypisuję, o tu mamy literę W. I teraz jak będą się liczyć punkty? Jeżeli na przykład w filmie napiszę Piotruś Pan i nikt inny tego nie ma, to mam aż dwa punkty potem przy zliczeniu. No i co? No i piszę tutaj sobie king size na przykład. Oczywiście jak ktoś pierwszy skończy, to zatrzymuje moje pisanie. Ja już nie mam czasu na to, żeby to robić. O, wojna i pokój. Też film na szczęście. Amelia. Na C. No i się zacięłam. No dobra, zacięłam się, słuchajcie. I teraz tak, czytamy wszyscy odpowiedzi swoje. Jeżeli nikt nie ma tak genialnej odpowiedzi jak ja, dostaje jeden punkt, a w przypadku Piotrusia Pana aż dwa. No i myślę, i cztery razy robimy cztery rundy tej rozgrywki, podsumowujemy wszystkie punkty. Kto ma ich najwięcej, wygrywa. No i oczywiście tych kategorii jest masa, bo tą kulkę możemy sobie wymienić, literki zostają, ale możemy podnieść tu, wyjąć kulkę, wsadzić inną i gra nam się bardzo długo nie znudzi, no bo tych kategorii będzie masa. Co z tego, że literki się powtórzą? Jak ja tutaj mam ryba, gra, pisarz, części ciała, imię żeńskie, kolor, państwo, ubranie, marka, ryba, sport, muzyk zespołu, rzeka, sławna osoba, zwierzę, tytuł piosenki, no tych kategorii... jest dużo, dzięki temu bardzo dynamicznie się gra. Sprytny pomysł, zobacz jak mało miejsca zajmuje, nie? Można grać wszędzie, ale pokręcić, ale potem niech to się ładnie wyprostuje. O, i w tym momencie zaczynamy owad, matko. No, zaczynamy rozgrywkę. A teraz, a oto podróżnicza wersja gry Państwa Miasta w zgrabnej, metalowej takiej puszeczce. Wszędzie ją można ze sobą zabrać, a zawartość się na pewno nie zniszczy. Otwieram. Co tam w środku? Ups. W środku jest tak. Po pierwsze instrukcja, więc wszystko jasne. Jakby ktoś miał wątpliwości, zawsze można do tego zajrzeć. No i bardzo dużo różnych kart, na których są literki i różne kategorie słowne. I teraz, co robimy? Tasujemy sobie. O, tasujemy, dobra. I odkładam, o,
Tak, stosik będzie do góry dnem, literkami do przodu. Otwieram, czytam. Części garderoby na literę R. Jeżeli wiem, że to są na przykład rękawiczki, to ta karta jest moja. A jak nie wiem, no to nie wiem, to wtedy, jeżeli nikt nie potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi, bo kto pierwszy, ten zabiera kartę. Ale jak nikt nie wie, to kontynuujemy i czytamy. Narzędzie na literę G. Nie, gwóźdź to chyba nie kalkuluje, ale jeżeli ktoś wie, że to jest na przykład gilotyna, to zabiera dwie karty i kto pod koniec rozgrywki ma tych kart najwięcej, to wygrywa. Kategorie są najróżniejsze, gra jest bardzo szybka, solidnie zrobiona i słuchajcie, jest w tym masę zabawy dla młodszych i starszych, no bo ta presja czasu jest naprawdę ogromna i trzeba się bardzo śpieszyć, nie dość, że wiedzieć dobrze, to jeszcze szybko ten stosik przejąć, kartę zakryć i udzielić prawidłowej odpowiedzi. Życzę Wam super zabawy i myślę, że obie gry świetnie sprawdzą się w każdej sytuacji ze znajomymi i z rodziną. Po prostu grajcie, bo to świetna zabawa. Pozdrawiam, cześć.